witam kolejnego dnia. Wczoraj nie miałem za bardzo możliwości pokazania, jak się rozłożyłem ze względu na kiepską pogodę. Więc pokazuję to dziś z rańca. Rozłożyłem się na ścieżce, ale jak tu dotarłem, to była godzina gdzieś 18 i była burza, więc nie sądziłem. Ta ścieżka prowadzi donikąd praktycznie, więc uznałem, że po prostu nikt tędy na 99% nie będzie chodził. I się tu zatrzymałem. Jeszcze. No ta ścieżka prowadzi gdzieś tam w góry. Jak widać, rozłożyłem się w pięknej okolicy. Skały takie same jak w Marsylii. Jak w okolicach Marsylii. No nic dziwnego, mam do Marsylii około 30 km. Więc dzisiejszy plan jest taki, żeby tam pojechać i plażować cały dzień, a pod wieczór rozłożyć się na drodze wyjazdowej z Marsylii, znaczy przy drodze z Marsylii do Cassis. Tam znam fajne miejscówki drodzikusów. Więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajnie w odróżnieniu od tego, co było wczoraj i przedwczoraj. Dzisiaj sobie w końcu powakacjuję. Przydałoby się zrobić tutaj zdjęcie jakieś. Tędyk wszedłem tutaj. No, o tędyk. Tam się zejdzie w dół, to tam jest autostrada. A przy autostradzie biegnie mało ruchliwa droga, którą jechałem. Autostradę zresztą słychać. Jestem w drodze do Marsylii. To jest autostrada, o której mówiłem. Ja natomiast jadę taką drogą. Chyba będę miał z górki teraz.
sorry. I znowu jestem w Marsylii, który to już raz chyba piąty. Dwa razy dojechałem TGV i trzy razy rowerem. Niestety znowu się chmury zbierają. A tam jest plaża. Tam jest plaża. Tylko zejście do tej plaży nie jest, jest niezbyt fajne. A tu jakieś muzeum jest. Tu kiedyś ten dziadek mi mówił o tym muzeum. Takiego dziadka tutaj kiedyś spotkałem, który mi zrobił zdjęcie na tle Marsylii. Na chwilę przerwy nagrywania. Jest i plaża. Ktoś się tam kąpie niby. Muszę patrzeć na moje rzeczy. I się ktoś opala. Cóż, udało mi się dotrzeć do tej plaży, choć nie było to łatwe. Widoki pod wodą są jedwabiste. Zresztą sfilmowałem. Tu przy tych skałach. Sfilmowałem. Dobra, wkrótce idę po coś do jedzenia. Thank you.
Dopiero te przejście musiałem pokonać. No właściwie rower można by było przenieść przez to, ale potem są jeszcze schody, więc jednak zostawiłem rower przed wejściem i tobołki zaniosłem. Trochę pracy przy tym było. Dobra, idę do sklepu.
będę się streszczał, bo mi się wyczerpują baterie. Wyczerpały mi się akumulatorki w kamerze, przerwują się w aparacie. Wyczerpały mi się akumulatorki w laptopie, więc już praktycznie... No już nie mogę praktycznie filmować, mogę tylko tym. No dobra, kończę już chyba. Cisza, spokój, praktycznie żadnych ludzi. Widok na morze.